Siemano moi drodzy, mam dzisiaj dla was babskie gadanie i dzisiaj będzie o stylu, o ubraniach. Ja nigdy nie nagrywam filmów, znaczy nigdy, no może ze dwa mi się udało w ciągu ostatnich paru lat, dwa nagrać odcinki na temat jakiegoś tam stroju, dnia, ubrania i tak dalej. I czasami mnie pytacie, czy ja mam jakiś tam swój styl. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nie mam, że ja cały czas jeszcze szukam. Uwielbiam ubrania sportowe, w nich się najlepiej czuję i najczęściej z nich korzystam. Czasami mam tak, że po prostu wchodzę do sklepu i widzę i mówię, to ja, w tej sukience to po prostu to ja. I wtedy takie rzeczy kupuję. I też mnie czasami pytacie, czy ja mam jakieś może pomysły na to, jak sobie znaleźć coś takiego, jak znaleźć w sobie ten swój własny styl. Mi się wydaje, że najlepiej jest po prostu ubierać rzeczy, jeżeli jest tak, że ubierasz coś i czujesz się w tym, jak że po prostu czujesz się nieswojo, że to nie jest coś, w czym chciałabyś się, nie wiem, spędzić następne 5 godzin. To znaczy, że to nie jest ubranie dla ciebie i najlepiej jest poszukać czegoś innego. To jest jedyna rada, którą ja wam mogę dać. Mam też dla was oczywiście, ponieważ to jest babskie gadanie, kilka takich porad i kilka informacji od moich koleżanek blogerek. Generalnie nie mam swojego stylu ubierania się. Lubię się czuć wygodnie, ale też tak, żeby zwracać uwagę trochę, nie wiem. Raczej wygodnie, taki casual totalny. Ja myślę, że to wszystko przychodzi z czasem i ja byłam emo, nosiłam glany, nosiłam czarny płaszcz, generalnie tłukłam się w pogo, więc teraz wygląda trochę inaczej. Czas. To jest takie trochę śmieszne pytanie, dlatego że jak przeczytałam je Wojtkowi, to stwierdziliśmy oboje, że jeżeli chodzi o styl ubierania, to ja uwielbiam ciuchy przede wszystkim wygodne. Dla mnie to się liczy wygoda, nieważne jak coś wygląda, byle było wygodne, bylem się czuła w tym komfortowo. I są rzeczy, które na przykład mi się bardzo podobają, natomiast są tak niewygodne, czasami coś uwiera, gdzieś drapie, że po prostu nawet jeżeli to kupię, to potem to leży i nie zakładam tego na żadną okazję. Ale myślę, że właśnie taki, ja bardzo lubię wygodny styl i myślę, że każdy powinien znaleźć coś, w czym czuje się po prostu dobrze. Ja wiem, jak wchodzę do sklepu, to wiem, co mi się podoba, co mi się nie podoba i jakby już kompletnie eliminuję niektóre nawet działy w sklepach, gdzie wiem, że tam nie będzie nic dla mnie. Ale jak mogłabym komuś coś poradzić? No nie wiem, jeżeli ktoś ma jakąś jedną rzecz, którą lubi, nosi ją w kółko, no to niech szuka sobie po prostu rzeczy w podobnym klimacie i to jest chyba jedyne co. Tak myślę, że znalazłam swój styl ubierania. Ja ubieram się albo jak Morticia Adams, albo jak Włóczyki, więc to jest trochę dwie skrajności, ale mam powiedzmy dwa style ubierania się. Jak do tego doszłam? No nie wiem, przeszłam przez milion błędów, pełno rzeczy musiałam później gdzieś komuś oddać. Co by mogła wam jakby poradzić, żebyście mogli znaleźć swój styl? Kolekcjonujcie zdjęcia z gazet albo z Pinteresta i oglądajcie to, co wam się najbardziej podoba. Potem próbujcie różne ubrania i w czym najlepiej się czujecie, w czym najlepiej wyglądacie. To tylko tak. Nie wiem, czy znalazłam swój styl ubierania. Z reguły jak chodzę po sklepach, to wiem, czy coś mi się podoba, czy mi się nie podoba, ale generalnie zawsze patrzę na to, czy coś jest wygodne po prostu. Generalnie jak wchodzę do sklepu z ubraniami, to większość mi się nie podoba, więc faktycznie jak zobaczę już tę rzecz, to wiem, że muszę ją kupić, bo no, nic innego nie znajdę. Ale generalnie celuję w takie wygodne rzeczy, zresztą jak widać, no, koszule tego typu. Sukienki raczej rzadko noszę, wolę spodnie są bardzo wygodne. A jak znaleźć właśnie styl, no chodzić tym, co się podoba, tak, w czym się najlepiej czujesz. Więc tak, będę tu blisko pod 40, mogę powiedzieć, że w końcu chyba tak, że w końcu dojrzałam do tego, że mogę powiedzieć, że znalazłam. A mniej więcej objawia się to tak, że wywaliłam wszystkie kolory z szafy. Ja wiem, że kolory są fajne, ale wkurzało mnie robienie 3 prań w ciągu tygodnia, więc teraz mam 2 prania, czarne albo białe i szare. Następnie w ogóle polecam też wywalenie żelazka, bo to też znacznie ogranicza czas. Od kilku lat w ogóle nie używam żelazka. I to przeznaczam na dużo fajniejsze, przyjemniejsze rzeczy. Mam swój własny styl, ale na co dzień zbytnio nie mogę się w ten sposób ubierać. Głównie chodzi mi o jakieś ćwieki, podarte t-shirty, rozdarte spodnie, nie wiem, buty ciężkie, jakieś glany. Mnie w pracy niestety to nie przychodzi, muszę ubierać się w garsonki, piękne żakieciki. A taka rada dla osób, które szukają swojego stylu, to po prostu nie słuchajcie innych. Jeżeli możecie ubierać się tak, jak wam się podoba, to się tak ubierajcie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli chcecie kolejne odcinki z tej serii, to koniecznie napiszcie nam w komentarzu, bo ten już był ostatni z tej zabrzańskiej serii, jeśli tak to mogę nazwać. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zajrzyjcie koniecznie do Dziewczyn na dole, znajdziecie linki do wszystkich blogów i kanałów YouTube. Ściskam was gorąco i do zobaczenia następnym razem. Na razie! So you're the fire, you're the flare, you're the song inside my head. And I will taste every night.